Dzień dobry, witam w drugiej części speedruna na 1 minutę, gdzie postanowiłem grać w sumie 2 godziny z rankingu, rozpoczynając z rankingu 1000. Zobaczymy, jak to pójdzie. Druga godzinka przed nami, zapraszam serdecznie i lecimy. Ja sobie zdaję sprawę, że te partie nie są grane na jakimś tam wysokim poziomie, ani super edukacyjne, ale takie założenie sobie przyjąłem, więc postanowię sobie to dalej wykonać. Tutaj goniec to jest słaby ruch, bo gram C3 sobie po prostu za darmo, przeciwnik otwiera mi linię, więc już na słaby punkt mogę się tutaj przyczaić, na przykład skoczkiem. Więc to działa idealnie, no i tutaj przeciwnik po prostu już ma problemy. Skoczek wleciał w centrum i robi się ogromny problem. Teraz mam w planach prawdopodobnie zagranie gońcem, a tutaj no to też sobie możemy w ten sposób zagrać. Zobaczymy, gdzie pójdzie król. No tu mam chyba fajne zagranie gońcem na H6 i skoczek może odejść sobie z tempem. Zbiję wieżą, żeby goniec zagrał na C4 i chyba jest po ptokach. Przeciwnik już tutaj będzie miał ogromne problemy. Spróbuję zagrać na mata. 4 figury w grze, przeciwnik myśli. No i tutaj mamy szybkiego mata. Próbujemy dalej. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. I lecimy z E4. Znowu B6? Co to jest, jakiś popularny debiut? Oj, przyspieszyłem z gońcem. On zagrał mi C5, ale tutaj jest odbitka, więc to się wszystko dobrze trzyma. No dobra, niech będzie wzięcie tego skoczka. Skoczek C3 i A6? W ogóle nie wiem, o co chodzi. Wyprowadźmy tutaj, może się rozpędzi przeciwnik, raczej wątpię, ale zawsze taka pułapeczka może być zagrana. G5, no dobra, gramy sobie w ten sposób i próbujemy, może wieżą, wszystkie figury muszą wyjść. O, w ten sposób, to się nastawia teraz wieżą na D1, żeby zająć pole D5. Tu może F3 przestawię gońca, też jest jakaś taka możliwość. I tutaj na D5 to jest bardzo ważne pole. Zawsze zdążymy tam zagrać. Może końca jeszcze sobie przestawię na E3. No ale taka wyszła sycylijska. Zdwoję sobie tutaj wieżę i będę bardzo mocno... A, tu mogłem goniec B6 zagrać. W sumie teraz mogę, wrócę. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Dobra, wejdźmy sobie tutaj tym skoczkiem w końcu. I wszystko do końca prawdopodobnie się wymieni. Stroję sobie ciężkie figury. Wezmę pionka za friko, jak dają. Ok, będę bronił. G4 oczywiście tam istnieje, G4 będziemy bronić. C3 jeszcze warto zagrać, no tu przeciwnik chyba się trochę wyłożył, tak mi się wydaje. No tutaj opcja bicia, chociaż tu mogę się przestawiać. W sumie tak, hetman D2, żeby atakować ten punkt, ewentualnie pójść do obrony. No, mamy dużo czasu. W sumie przejście do obrony będzie dobrym pomysłem. Jak widać, hetman próbuje tutaj jakiś sztuczek. Tak, sobie zagramy kilkanaście sekund. C4, nie otwieramy żadnej linii. Ok. Dobra. Czas poleciał, lecimy sobie dalej. 1372. Niech będzie D5. Tu przeciwnik próbuje szczęścia. Przez goniec G5 chciał zapewne, żebym zagrał jakimś tam pionkiem. C5, ok, tutaj szach nastąpił. A no tak, można, już tutaj nie mogłem zagrać G6, to się na to przyczaił sprytnie, jak widać. Spróbuję tutaj go oszukać takim posunięciem, no i chyba się nie uda. Może wymienię hetmanę, nie uda się wymienić hetmanów, zobaczymy. Jak się nie uda, to przejdę królem sobie tędy, gońcem zbiję pionka, wyprowadzę skoczka i też... A, tędy chcesz wejść, ok, skoczek i tak musi teraz uciekać. Przejdę sobie królem, żeby skoczek miał miejsce. Wiadomo, że trzeba grać trochę szybciej, to mogę sobie zbić pionka, wziąć, no ale króla mam w centrum, więc najpierw muszę się nim zająć troszeczkę tutaj to... O właśnie, widzę, że tu jakieś są sztuczki. Hetman gdzieś mi wejdzie tutaj na A6, na B5. No wszedł. Król sobie spokojnie ucieknie. Mogę zbić chyba teraz pionka. Ewentualnie zagram tu. A, mogę zbić teraz też gońca. No widzę, że próbuje mi tu otworzyć pozycję. Strasznie, tak, strasznie próbuje mi tu otworzyć grę. No muszę tym królem w końcu uciec. Tutaj bicie jest niemożliwe. Uciekamy królem w bezpieczne miejsce. Tak, mogę sobie pozwolić na tego typu bicie. I czas. Dobra, czas jest bardzo ważny. Lecimy dalej. E4. Znowu B6. W ogóle ciekawie, że mi tak grają. Nie wiem, co to jest za moda. Próbujemy atakować w takim razie na skrzydle. On nas na jednym, my go na drugim. Ciekawe, kto będzie miał lepszy atak. Ja już mam otwartą tutaj pozycję do króla. O! To się zdziwiłem. No to figura mniej. I co teraz? Wzięcie hetmana. No, figura więcej to można spokojnie wszystko powymieniać. Sam to wymienia, więc się w sumie dziwię. Ok. Nie będzie na przykład tak. Bez większego znaczenia. Król G2 od razu i wieża H1 to wystarczy. Wymienił. Dziwne. Aha, podstawiłem hetmana, spoko. Jak się robi te deklarowane ruchy, to faktycznie to wygląda dziwnie czasami. Ok, lecimy sobie dalej. 7 minut za nami, zobaczymy, jaki ten ranking się uda zdobyć. Obrona francuska, a niech będzie picie. Hetmana 2 oczywiście bronimy na F2, skoczek na F3. Tu może C3, żeby nie było niespodzianek i roszada. B4 też jest fajnym posunięciem, w sumie można było zagrać od razu. I od razu A5, A4. Ok, wyprowadzimy skok. A, tutaj podstawiłem. Pionka, dopiero zauważyłem. No tak, tam ma pionka więcej po prostu. Muszę to trzymać teraz wieżą. Ok, tutaj skoczek gdzieś wlatuje. No ja tego pionka odzyskam. O, jednak nie odzyskam. Stracę jakość. Nie wziął jakości. Nie widział. Ok. Tak, chyba mogę. Uciekam. Tutaj król sobie podejdzie. Nie no, to podstawia. Już chyba panika. Taki mam plan. Dobra, lecimy dalej. No i jedziemy. E4. No to skoczek C6 działało dobrze. Na bulety. O, podstawka. W taki prosty sposób. Zobaczcie, jak to łatwo działa czasami. Tutaj wieża D8 szybkie. Aha, tu mi tak zagrałeś. O, to bronimy. F6 i E5. Tak, chcę szybko zagrać. Okej, może tak. Tu pionek wisi, co? On wszystko wymienia, w ogóle nie patrzy też na strukturę pionków. Ja rozumiem, że gra jest szybka. Okej, tu się będzie chyba wszystko trzymać. A to podstawia, przeciwnik podstawia. A, już zbiję tego pionka. Żeby do jakiegoś pata przypadkiem nie dać. I lecimy dalej. W ogóle nie patrzą, jak grają te pierwsze posunięcie zawodnicy. Dla mnie dobrze. No i tutaj do długiej roszady będę dążył. Ten hetman trochę tu przeszkadza. Tak, zagrajmy. A, no właśnie, muszę chyba teraz tak, z planem bieżak G6, żeby złapać hetmana. Podstawił to w ogóle, no ale tutaj to wiadomo, że najpierw hetmana wolimy wziąć. No gońcem raczej trzeba zbić, żeby zachować hetmana, no ale to też straty materialne. Tam grozi mat, więc... Aha, tu nawet mogą zbić wieżę wcześniej. No tak. Okej, lecimy dalej. Już jest ponad 400 ranking. Od razu będziemy atakować. Nie będę się tutaj czaił. Próbujemy. Ale przeciwnik ogarnia, widzi coś. Widzi. Tu grozi ruch. No właśnie, złapał się w tę pułapkę. Wieże wjechały bardzo szybko. Dobra, tutaj myślę, że wymienimy to po prostu, żeby było łatwiej. Lecimy dalej. D5, czyli też grają obronę skandynawską. No dobrze, a ja będę bronił. Bronienie w ogóle nie jest najlepsze, tak zaznaczam, żeby tego nie robić, bo tu białe dostają taką bardzo niepewną pozycję, mimo pionka więcej. Nie polecam tego, ale na bulecie to mówię, spróbuję po prostu w ten sposób poeksperymentować. Może po prostu przeciwnicy się pogubią, a jak mi się uda trochę wymienić figur, to wtedy gra się po prostu łatwiej białymi. Aha, no i widzimy, że tu już próbuje dać mi przeciwnik mata. No i sprytnie, sprytnie. Mogłem w sumie też chyba dziabnąć. Nie, nie mogłem. To teraz tak. No i tutaj mi się chyba uda wymienić, chyba że zagra E5. Przecież taki ruch też będzie możliwy. Chyba tak, chyba to działa. Tak, to działa. A tutaj próbuję fajnie atakować, ale jednak chyba mój koniec jest teraz zdecydowanie lepszy. Naciskam na F7. On ma mniej czasu, ja mogę sobie swobodnie wyprowadzić wieżę i męczyć go właśnie na F7. Tu wieża grozi. Mogłem też oczywiście tą zagrać, ale tutaj zdążę. Lecimy dalej. 1420. Może spróbujemy gambit szkocki zagrać. A, tutaj od razu biją. Ok, no to jest na pewno wygodne białymi bardzo. A przeciwnik jeszcze pionka oddaje. A to dużo w symetrycznej pozycji, więc spokojnie. I myślę, że jakaś tam seria wymian jak najbardziej. Jak najbardziej seria wymian jest dla nas ok. Skoczek szuka szczęścia. No to wymieniamy. Pionek więcej to jest bardzo dużo już w takiej końcówce. Niemalże wygrana, taki ruch grozi. No to zagramy sobie końcówkę. Pionek więcej w końcówce. Na białym polu ustawimy pionka. A pionkówka? Okej. Nie, źle zagrałem, bo tak mogłem zagrać. Wracam. Dobra, gram tak. Dokładnie i tak. Oj, źle. Źle, bo on mi zbije. Nie zbił. Tam się nie przedrze. Ok, to wracam. Tutaj mam dużo czasu i też mam tempa. Dokładnie. Przeciwnik poddał. Lecimy dalej. D4, D5. Ok, tak, tak, tak. A6 może, żeby nie było skoczka. Tak wygląda to dziwnie. Dosyć symetrycznie. Spróbujemy zamieszać pozycji. Pionek. Podstawki, 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 podstawki. Jeszcze raz podstawki. Nie wpuszczamy tu nigdzie przeciwnika. Centrum zbudowane, D4 grozi. Już sobie tam zagram. No tak. Tędy może. Na dużo przeciwnik pozwolił. Dam szacha. A, taki ruch miałem. Nawet teraz działa. Ok, lecimy dalej. Czasem właśnie w takich szybkich partiach wystarczy po prostu grać troszkę zachowawczo. No, niektórzy lubią oczywiście gambitowo sobie podejść, ale no właśnie, nie wiem co to miało znaczyć. Szybka partia. Spróbuję dać teraz szewca. Prawie się to udało. No gość podstawia, to już chyba na wiwat. Okej. Okay. Hetmana podstawił. Okej, skoczek C6. Skoczek F6. E6, D5. No widzicie, podstawki. Jak zbije to król G6, skoczek uwięziony, czasem figury same się plączą. Niech będzie tak, po zbiciu zbije tu. A, to może tak? A, ojejku, dlaczego nie zbiłem? Nie zauważyłem po prostu. Szukam mata. Okej, lecimy dalej. Powoli dochodzimy do rankingu 1500. Wykorzystuję to, że nie ma końca na C1, więc próbuję hetmanem właśnie dobić pionka B2. I to się udało. Przeciwnik. Tutaj mam opcję bicia wieży z Afriko. I powrót. No hetman tutaj mi nie straszny. Szybkie wyprowadzenie figury jest ważne. A3, jakieś C4. Jeszcze mam i widełeczki. Za dużo tych podstawek z jednej i z drugiej strony. No dobra, niech będzie już tak. Trochę sobie uproszczę grę. Wpuszczam skoczka G6. Dobra, idziemy dalej. F3, nie wiem co to za ruch, grozi mat teraz, niestety się nie udało. I wieżę zdejmuję. No dobra, zbijam po prostu tę jakość i tyle. Okej. Nie, no tak gra przeciwnik całkiem sensownie, trzeba przyznać. Niby tutaj coś stracił, ale... Jeszcze na te gońce trzeba uważać. A jak wymieni, to będzie łatwiej. Czarnymi. No i podstawki. Do mata przeciwnicy grają. Lecimy dalej. E4. Może F4, gambit królewski. Ojej, jakie gambitowe rzeczy. Dobra, niech będzie tak. Czyżbym tutaj się wpakował w jakieś bardzo niebezpieczne rzeczy, bo sam podstawiam. Strasznie przeciwnik się zrewanżował. Ojej, ojej, ojej. Za szybko. To wymiana. Trzy piony zjedzone. Hetman zjedzony. Ale było groźnie, muszę wam powiedzieć. No dobra, tu dziabniemy, damy szacha. Ojejku, no jeszcze się zasłonił. Może już czuję rezygnację. Słuchajcie, zostało nam około pół godziny jeszcze tego speedruna. Zobaczymy, jak to się ułoży. Tu albo tu. Ok. I mamy C5. No dobra, lecimy sobie w teorię. Tam można było chyba zagrać. Trochę przespałem ten moment. Jakiś F5, wiem, że tutaj takie teoretyczne ruchy się gra. Ok. No dobra, dla treningu zbiję. Poświęcę sobie tę figurę, ale nie, no to poświęcenie było fatalne. Ale poświęcenie zrobiłem. Ale to trzeba myśleć. Zawsze trzeba myśleć nawet po takich poświęceniach. Nic dobrego tutaj z tego nie wynikło. Chcę mi wymienić hetmany. No nie mogę się na to zgodzić. I uciekam sobie gdzieś tam po nieudanym poświęceniu. H3 może, G4. Takie szalone, o właśnie, coś tam już niestety mi nie działa. Oj, podstawiłem, znaczy nie podstawiłem, tylko hetmany. Oj, on podstawił. No właśnie, to już tam kilka sekund miał przeciwnik. Zamieszanie nastąpiło. Lecimy dalej. G4? Można i tak. F5, bicie w przelocie. Dobra, niech będzie tak. Otwieramy tutaj pozycję. Okej, lecimy dalej. 1500. 500 już elo zrobione w 1,5 godzinki. Przeciwnik przyjmuje pozycję żółwia. No dobra, my tutaj sobie spokojnie te figury też przestawimy. O, tu podstawił pionka. Hetman stoi już na E7. Pionek więcej. Upierdliwy goniec. Atakujemy na E2. Wieża do gry. Ja pozwolę sobie nawet na poświęcenie tutaj. Mat w dwóch. Okej. Brona karokan i tu G4. Dobrze zagrał, dobrze zagrał. Więc G4 z powrotem. Ok. Tu chyba figurę oddałem. Mógł być na E2. Bronimy. Ustawia jakiś tutaj mureczek. Tak, otwiera pozycję. Ok. Ciekawe. No dobrze gra, tak powiem wam odważnie bardzo. Skoczek tu to zbije i potem tu. A, podstawił przeciw. A, bo jak zasłoniłby się hetmanem, to bym stracił swojego. To właśnie te deklarowane ruchy są bardzo ważne. I tu chyba wygrywamy, chyba że hetmanem się zasłoni. Ale to tak też wygrywamy. Ok. Typowe taktyki z jakichś tam zadań szachowych. Ok. Tego nam jeszcze nie grano. W tym speedrunie. Okej, gramy tak. Dobra. Podstawiam tutaj w ogóle materiał. No właśnie. Zbił na B2, to w ogóle dziwne. Może i nie. Jedno jest pewne, pozycja ma charakter ostry i fajnie. To teraz tutaj. Przeciwnik podstawia. O! Ładnie znalazł. Ja to wszystko upraszczę. Tu grozi. Dobra. Zbił. Dobra, mamy to. 25 minut do końca drugiej części i ostatniej. Goniec B4. Ciekawa ciekawostka. No ale jak przeciwnicy podstawiają, już nic na to nie poradzę. Wszystkie figury muszą grać koniecznie. To zawsze utrudnia przeciwnikom grę. O, widzicie, no, w tak szybkim czasie tutaj. Dokładnie, lecimy dalej. Zobaczymy, czy uda się tu zrobić miniaturę. Tu nie wolno. E6. Ok, skoczek to zagrał nieźle. Znaczy pionek, sorry, skoczek musi odejść. Ok. Ja to zmuszę go do myślenia, zobaczcie. Gość myśli. I wiążemy. No dobra, niech będzie tak. Zwiążemy. I pionek. Finalnie wyszło dobrze. A, grozi mat. No nie grozi, bo tu ucieknę sobie królem. Ok. Zapobiegamy tutaj jakimś niespodziankom. Oj, nie tak chciałem zagrać. Miał być ruch królem, ale już czasu zabrakło przeciwnikowi. Lecimy dalej. Ok, E4. No i czy będzie gambit szkocki? Prawie. Mamy pięknie zbudowane centrum. Ok, tu robimy roszadę. Trzeba będzie wybić tym, bo tu hetman broni. No i otwieramy. Jak mamy roszadę zrobioną centrum i przeciwnik nie ma roszady, to próbujemy go cisnąć jak tylko się da. Okay, tutaj z planem takim, ale dużo widzi przeciwnik. Sporo, muszę przyznać. Tak, tak, spróbuję. Dobra, to tak. Może tu zbijemy tak. Dobra, zapisujemy strukturę. Finalnie nie wyszło u niego tak źle. To spróbujemy wybić. I końcem. Koniec już ma teraz trochę swobody. Dobra. Jak skoczek, to ja zbiję to w ogóle i idę pionami. Idę pionami, go tu będę próbować masakrować. Może tu spróbuję tędy i chyba się uda. Czy uda się dojść do 1600? Zobaczymy. Okej, okay, koniec F5, leć w końcu. Trochę myszka szwankuje. Okej, okay. A, mogą zbić na D4 w ogóle, ślepota. No cóż, F6. Chyba trochę lepsza wersja francuskiej, tak mi się wydaje. Bo nie ma białopolowego końca. No, o, i tutaj podstawiłem szacha. Na szczęście nie zauważył. Albo... no nie widział zapewne. I na F4 chce się wpakować. I tu mogę? O, wiesz, dlaczego pieszą nie spiłem? No taki odruch, po prostu taki odruch. I tu podstawiłem, patrzcie. Jakość mniej, a była taka. I gość gra szybko, trzeba uważać. Tutaj kolejną jakość. To jest złe, bardzo złe, ale już patrzę na czas przeciwnika. Król ma spokój. No, tutaj przysporzył mi sporo problemów przeciwnik. Chyba najwięcej w tej serii. No, czas też jest ważny. Próbujemy dobić do 1600. No i jedziemy. To tak? Podstawił. Ojej, tu hetmany. Już myślałem, że ja podstawiam. Uff. Koniec, oczywiście próbuję tego skoczka tutaj trzymać z każdej strony i otwieramy centrum. Dalej. Zostało około 15 minut końca tej serii. No zobaczymy, jak to pójdzie. Okej, tutaj będziemy się czaić na A atak. Na A atak. Dobra, długa. Dobra, tu się sporo wymieni. Zagram wieżą i wieża D7. A przeciwnik dał sobie samomata. Lecimy dalej. Ach. Dobra, spróbuję tak. Coś tu chyba mi się pomyliło. No właśnie, już podstawiłem tu, ale król na D8 będzie stał bezpieczniej. Wieża. No gość coś ogarnia, słuchajcie. Ogarnia. Jednego tylko się udało odzyskać. Aha. Chyba tutaj sobie walnę tego końca. Bardzo nieprzyjemnego. I tu, spróbuję tu walnąć. O. Podstawiłem. Tutaj. O rety. To będzie gorąco. Jeszcze czasu niby mam. Tak, tu pionek wolny. Ale tak, gorąco jest. Kolejną rzecz podstawiłem. O nie. To mam w trąbę. 15 sekund. Mam w trąbkę. Jeszcze ten pionek wolny. Niebezpieczny. Oj, zbił. Dobrze zrobił. O, rety. Niebezpiecznie. Niebezpiecznie. Przeciwnik nie ogarnia. No masakra, widzieliście co się stało? Byłaby porażka, byłaby porażka. Witam polskiego zawodnika. Okej. No powrót. Tu się dobrze dzieje. Się bardzo dobrze dzieje. Wszystkie figury grają. Ograniczamy skoczka na H3. I po słabościach. Ok, lecimy dalej. E4. Zostało nam jeszcze z 12 minut niecałe. Co? Tak śmiesznie hetmanem zagrał. Tu spróbuję się wbić. No ten hetman za dużo potańczył i straty materialne już po jego stronie. Tutaj na E6, na E5. Groź mat. I tutaj strzał. Mamy 1600 przekroczone, 600 punktów się udało na pewno zrobić, no 700 już będzie bardzo ciężko się wyrobić w 2 godziny. Ok, to jakiś szach niegroźny. Dobra. Może tak. Wieża E1. No, spróbujemy tego hetmana pogonić stąd. Takim ruchem. Właśnie musiało się schować w bardzo nieprzyjemną pozycję. W ogóle to dziabnięcie jest chyba dobre, bo tam ta struktura pionów będzie fatalna. Spróbuję skoczki wymienić, to w ogóle będzie rewelacyjnie. No i tak się stało. Wezmę tego pionka, no pionek więcej. No dobra, niech będzie. O, przecież on podstawił, myślałem, że to jest wymiana zwykła. Już też dostaję tutaj oczopląsu małego. Okej, muszę wrócić, bo bym stracił. No i tutaj mogę oddelegować pionka z A. Wiadomo, że to już jest prosto. I do końca można to walnąć. Oj, podstawiłem. Hetmaniora. Lubię upraszczać pozycję. Przeciwnicy tutaj już w ogóle... Oj, deklarowane ruchy, to wiadomo jak jest. O nie, bo tu jakiś pad będzie. Ale byłem blisko pada, słuchajcie. Z tymi deklarowanymi posunięciami. Byłem pewny, że on hetmana chce zbijać, a to się nie wydarzyło i byłby możliwy pad. Tak. No dobra, ciekawe. Tu już zawodnicy 1600 trochę wiedzą o co chodzi. Już wiedzą o co chodzi w tych szachach mniej więcej. A poświęcił bardzo ładnie też i odważnie. Dobra. Tutaj to chyba głupota już była teraz taktyczna. Ale wyglądało dobrze, bo była tak na hetmana i groźba mata. D8. A to już w sumie można walnąć do końca też. Przeciwnicy grają, widzę, że do końca. Ok, lecimy dalej. Zostało nam 6 minut. Możliwe, że 2-3 partie się uda. Tu chyba nie pograłem zbyt poprawnie. Jest hetman C7. Strata pionka, ale przeciwnik nie widzi. A, no i strata pionka. Finalnie, zobaczcie, zagrałem nie swoje debiuty i tutaj już są problemy. Dla białych oczywiście są problemy. Jaki tam goniec C4, jeszcze hetman C7. Chodzi o to, że jak on zagra E5, to ja będę miał jakąś tam strzałkę tu, albo po prostu walnę. Aha. Muszę chyba tutaj walnąć. I odejść. Figura mniej, za dwie. No muszę tutaj niestety. Oj, to wygląda źle. ale król wyszedł. Próbujemy szczęścia. No, czarne mają wygraną, to bez dwóch zdań. No, to czarne grają dobrze. Jeszcze H5 tu trzeba uważać. C2 trzeba bronić. To jeszcze strzałka była. No, przeciwnik się pośpieszył. Wieża padnie, nie padnie, widzi. A, to wymiana, teraz to tak. Tak? Ok, mamy to. Jedna, dwie partie, moi drodzy. O, podstawka za szybko, teraz ja zagrałem. No i tak się niestety zdarza. No ale to jest bullet. Przeciwnik chce dać szewca. Ok, tak. Sam spróbuję dać szewca tutaj. No i zadyma jest zawsze. Zadyma. No, remateriał. Mata nie dałem w jednym ruchu. Ale to chyba się uda. Chociaż debiuty nie mają tutaj większego znaczenia. No, przeciwnik w prosty sposób znowu podstawia pionka. Skoczek D7, dobra, tak, ale tak i mam jeszcze hetman C4, więc tutaj nie tracę figury. No może, niech będzie tak, tak. Tutaj chodzi o to, czy tego skoczka nie stracę, tak spróbuję zagrać. A, mogę stracić tego skoczka. Niefortunnie on się tam znalazł. Zobaczcie, no właśnie. Bardzo niefortunnie. Tak, spróbuję jeszcze. A, bo jeszcze mam taką opcję, jak on pójdzie tutaj. Dobra, uratowana figura. Całe szczęście. Ale dalej gorąco. Gość fajnie to wymyślił. Muszę przyznać. Co to za końcówka jest? Jak wymienię hetmany, to chyba lepsza moja, bo król jest daleko. On będzie mnie tam męczył z tamtej strony, to tak, to widać. Okej. Okay. No tak, tak, tak. Ojej, jej, mam przegraną. Sekundę zaważyły. Ok, to chyba jeszcze jedna partia w takim razie. Jeszcze jedna partia. Lecimy. No ale już słuchajcie, było gorąco w kilku momentach. Takie są. Na koniec B4 widziałem ten ruch, tutaj trzeba tak zagrać. No przy wymianie to jest ok, bo pionek mój stoi na polu czarnym. Tak, w taki prosty sposób. Ok. Ale ogarnia gość. Widzę, że tutaj już te partie są szybsze. Jakiś lufcik trzeba zrobić, nie wpuścić tutaj. Dobra. I tak. Myślę, że ja tu będę dominował nad nim teraz. Z uwagi właśnie na ciasnotę tego gońca. O, i wiążemy gościa. No dobra. I król. Tak. Dobra, nie pozwalamy zagrać mu E5, królem przejdę tu. Zagrał. No ale są straty dzięki temu. Już mogą ciabnąć tam. Ok, mamy to. Moi drodzy, 2 godziny speedruna za nami, ranking 1656, czyli zdobytych 656 punktów. Taki bonusowy speedrun na 1 minutę uważam za zakończony. Dziękuję bardzo. Dajcie znać, w jak krótkim czasie Wam się udało to zrobić, jeżeli gracie, jeżeli macie jakieś challenge. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!